Dzisiaj rano się obudziłem, nie wiem, o 6 i kliknąłem w komputer, bo musiałem poprawić pewien tekst. Włączył mi się Twitter i pierwsza wiadomość: now breaking news, Muhammad Ali nie żyje. I teraz wam powiem coś, co już napisałem, jaka jest zaleta nieco wyższego wieku niż małoletni. Bo choćby Duda stawał nas w wszystkich rzęsach górnych i dolnych, jakie tylko ma, no niestety może nie pamiętać 4 czerwca, ale na pewno nie pamięta tego, co ja pamiętam, czyli walki Zbyszka Pietrzykowskiego w hali Gwardii w Warszawie, nieco po olimpiadzie w Rzymie. Była w hali Gwardii, drużyny walczyły w lidze bokserskiej, tak jak piłkarze. Mecze między klubami się rozgrywały i drużyna BBTS Bielsko, w której Pietrzykowski był bokserem, walczyła z drużyną Gwardia Warszawa, czyli klubem teoretycznie milicyjnym, a tak naprawdę klubem sportowym, w którym zwykli sportowcy mogli trenować, mając dopisane, że są, nie wiem, dzielnicowymi czy tam kimś. I wtedy pozdrawiam Wojtusia, 11 miesięcy. Otóż ładne imię takie indiańskie. Wojtuś, 11 miesięcy. Otóż wdrapałem się po piorunochronie, bo nie miałem na bilet. Miałem 10 lat wtedy, niecałe. Wdrapałem się po piorunochronie w hali Gwardii, przez okienko oglądałem, jak walczy Pietrzykowski. A dlaczego to musiałem zobaczyć? Bo widziałem tę walkę na olimpiadzie w Rzymie, kiedy walczył z Cassiusem Clayem, czyli z Muhammadem Ali. Walka, która dzisiaj Michał Pol, Twitterowi znany, naczelny przeglądu sportowego, powiedział, że mu serce staje za każdym razem, gdy ją oglądał, jest tak porywająca. Ja widziałem, po prostu mówiąc krótko, Cassiusa Clay'a, czyli Muhammada Ali, kiedy zaczynał swoją karierę na olimpiadzie w Rzymie, jeszcze w koszulce, bo armatorzy występowali w koszulkach, zawodowcy nie. Obłędny bokser, obłędny człowiek. I potem on się wrył w moją kolekcję najważniejszych postaci mojego życia, a co za tym idzie, chyba najważniejszych też postaci świata. Taki miał impact, takie było to oddziaływanie jego na wszystkich. Mistrz świata, który oddaje pas, bo nie chce jechać na wojnę w Wietnamie. Dlaczego nie chce jechać? On powiedział, chcę bronić, ja będę, nas napadną Amerykę, będę bronił swojego kraju do ostatniej kropli krwi, ale nie będę jeździł zabijać ludzi w innym, na innym kontynencie, których nie znam, którzy mi nic nie zrobili. I żeby nie można go było wsadzić do więzienia, a może trochę też dla samej wiary, zmienił wyznanie i został muzułmaninem. Muhammadem Ali. Dla nas to był szok. Tu w naszej europejskiej cywilizacji wydawało się to niemożliwe, że przestać się nazywać Zbigniew Hołdys i nazywać się Ismail Jusuf? Dzisiaj bym się tego nie bał w ogóle, tak swoją drogą. Choć niestety nie zostałem obdarzony łaską wiary jakiejkolwiek. Ale nazwisko to jest rzecz umowna. Mogę się nazywać numerkiem, mogę się nazywać symbolem. Naprawdę to nie ma znaczenia. To jest logo. To nie ma znaczenia. Ale Ali, ten pyszałek. Kiedyś pamiętam, że powiedział, będę pierwszym czarnym prezydentem Stanów Zjednoczonych i Bóg mi świadkiem, trochę szkoda, że nim nie był, bo miał nieprawdopodobną inteligencję, może nie był politykiem, ale miał dar uspokajania ludu. Niezwykły dar. Poczucie humoru obłędne. Także dzisiaj rano, jak rzadko, serce mi się ścisnęło. Ale idziemy dalej. Po to żył, żebyśmy mieli zaszczyt życia za jego życia.